Witam wszystkich kryptentuzjastów i zapraszam na weekendową analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Jak widzicie, ja używam interwału dziennego, używam również świec japońskich no i od jakiegoś czasu jeszcze dodatkowo wspomagam się tak tzw. teorią fal Elliotta. Co zmieniło się od ostatniego naszego spotkania? Otóż postanowiłem troszeczkę tutaj zmienić szczególnie. Nasz licznik falowy w zasadzie nie tyle zmienić, co dokonać pewnego rodzaju modernizacji, która nie specjalnie też zmienia o 180 stopni całą naszą, powiedzmy, cały nasz scenariusz i jest ona jak najbardziej zgodna z dotychczasowymi naszymi. Analizami, natomiast zmieniały się jedynie tutaj stopnie fali. I w tym momencie wygląda to następująco. Najprawdopodobniej zasięg fali trzeciej byłby już dokonany. Najprawdopodobniej została ona zakończona na poziomie 259 689, czyli ten szczyt. Z połowy listopada. Następnie mamy korektę nieregularną ABC, za którą przemawia przede wszystkim ten ostatni spadek pięciofalowy. Jest wyraźnie widoczne pięć fal spadkowych, co jest typowe dla fali C. Mało tego, mamy tutaj trzy fale w fali A, więc to na pewno jest jakaś forma korekty. No i tutaj cały czas wątpliwości mnie nachodzą, jeżeli chodzi o falę tak zwaną wzrostową B. Gdyż równie dobrze można by zaznaczyć w tym momencie tutaj falę piątą zamiast b, no ale to by oznaczało, że szczyt do tej pory tutaj był wykonany na 275 500 zł, i to by było mniej więcej zakończenie tego całego ruchu pięciofalowego raz 4-5, ale jak widzicie, ja nadal trzymam się tutaj tego pierwszego mojego scenariusza pierwszego licznika falowego, który zakłada, że to jest jednak ruch trójfalowy nieco bardziej przesadzony, ale jest to cały czas fala B, Rozciągła, rozciągnęła w zasadzie nam się nieco w czasie i w cenie fala C, a co za tym idzie, cała struktura ABC w fali 4, więc mamy zakończoną falę pierwszą, mamy zakończoną falę drugą, mamy najprawdopodobniej zakończoną falę trzecią. ABC, korekta nieregularna w fali czwartej, no i teraz czekamy na falę piątą, poziomy docelowe na razie zostają bez zmian, również nie zmienia się poziom unieważniający scenariusz impulsywny, czyli ten scenariusz 1, 2, 3, 4, 5, on jest cały czas na poziomie więcej 198 773 zł, to są te szczyty tutaj. Z początku października 2021 roku, tam gdzie jest szczyt fali, fali pierwszej. Tak więc została nam do zrobienia fala piąta w, w górę, oczywiście w kierunku poziomów docelowych. Pytanie, oczywiście, kiedy ona się rozwinie. Powinna się rozwinąć, o ile ta struktura jest oczywiście poprawna, którą zaznaczyłem, i o, o ile ta struktura będzie po prostu korektą prostą ABC, powinna się rozwinąć nam niebawem. Także na weekend zalecam obserwowanie tutaj. Przede wszystkim tego, jak zachowa się obecnie rynek, czy będą impulsywne wzrosty najlepiej, żeby pokryły od razu tą wczorajszą świecę spadkową, wzrosty dzisiejsze albo powiedzmy, nie wiem, sobotnie, i żebyśmy mieli ten impuls wzrostowy zrobiony i taki, e, takie odbicie i e, e, odwrócenie trendu tutaj lokalnego w falice spadkowego w kształcie litery V. I to będzie takie pierwsze techniczne przynajmniej techniczne takie rozróżnienie kiedy możemy powiedzieć, że no bo po prostu trend tutaj spadkowy w fali C się skończył, jednocześnie skończyła się struktura ABC, rynek odbija najlepiej no było, żeby RSI nam jeszcze wróciło powyżej poziomu 50 gdzieś w okolicy właśnie pozytywnego tego RSI pozytywnych nastrojów, pozytywnego sentymentu po korekcie tutaj zdaje się było od szczytu fali B do dołka fali C jest 15%, więc myślę, że tutaj już można by to w pewnym sensie uznać za no, dosyć fajną korektę spadkową, sądząc tylko i wyłącznie po zasięgu fali B do C. No i impulsywnie powinniśmy wykonywać falę piątą. Jeżeli tego impulsywnego odbicia tutaj nie będzie, jeżeli będzie znowu taka sytuacja jak tutaj, albo na przykład taka świeczka nam się zrobi, taki jakby, jakiś, jakiś taki młotek, nie młotek, jakiś taki pin bar nam się zrobi, to będzie oznaczało, że zastosujemy scenariusz alternatywny. Niestety. Jaki jest ten alternatywny? To jest ten, o którym mówiłem na początku, tylko w skrócie go przypomnę. Tu będzie fala trzecia, tu będzie czwarta, to jednak będzie piąta i tu będzie zygzak ABC w dół. Najprawdopodobniej, czyli będzie pięciofalowa struktura spadkowa, korekta trójfalowa, pięciofalowa struktura spadkowa i jeszcze niżej. Kto wie, czy nie dojdziemy w tej strukturze do poziomu właśnie, powiedzmy 200 tysięcy nawet złotych, zanim jakaś kolejna struktura wzrostowa zostanie Zrobiona. Także obserwujemy uważnie rynek, obserwujemy tutaj ten poziom dołka fali A 231196 mniej więcej. Obserwujemy, czy tutaj nie będzie czasami naruszenia tego dołka. Jeżeli tak, to trochę kiepsko, ponieważ tutaj już są zrobione te fale e, impulsywne w fali C, tak jak powinny być zrobione książkowo. Więc nie powinno być kolejnego zejścia, jakiegoś takiego wydłużonego niżej, na przykład. Takiej zielonej świeczki po raz kolejny. Raczej powinniśmy tutaj odbijać, raczej powinniśmy odbijać w sposób impulsywny, zdecydowany, pionowo do góry. Najlepiej tak by było. Natomiast, jeżeli będzie, tak jak mówiłem, jakieś tutaj takie yy, przetasowanie yy, horyzontalne, raz do góry, raz na dół, jakieś pinbary znowu nam się będą robić, takie raz z góry, raz z dołu, to będzie oznaczało, że rynek nie rozwija się w sposób impulsywny i najprawdopodobniej wykonuje falę B w naszym liczniku alternatywnym, czyli możemy spodziewać się niestety, ale ponowienia po prostu spadków, ponieważ ten cały cykl tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć byłby w takim razie po prostu zakończony wcześniej niż my byśmy tego tutaj oczekiwali na poziomie tam powiedzmy 300 tysięcy, czy nawet 292,43, ale po zakończeniu, jeszcze raz powtarzam, tych, tej korekty spadkowej, jeżeli taka oczywiście wystąpiłaby, będzie ponowienie ruchu wzrostowego znacznie, znacznie wyżej niż 300 tysięcy złotych. Także tak wygląda w tym momencie scenariusz na weekend według fal Elliotta. Wszystkie poziomy macie tutaj na wykresie. No i pozostaje nam czekać na to, w jaki sposób rynek rozegra obecną sytuację rynkową. Bardzo dziękuję za oglądanie analizy. Zapraszam oczywiście na kolejne, następna, najbliższa już w poniedziałek o godzinie 19 na 165 tygodniowym przeglądzie kryptowalut. Życzę Wam dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.